Cześć, witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na szybki unboxing. Dzisiaj taki zestaw naklejek, jak widzicie, na dekorację ściany, można powiedzieć, oficjalny produkt PlayStation. Tak to się prezentuje pudełko. Tutaj mamy informację, że ponad 20 różnych właśnie naklejek, motywów. Jak widzicie, także można sobie pokój czy biurko jakoś udekorować. Tak to wygląda mniej więcej. Cena całkiem przyzwoite, bo to jest jakieś tam bodajże tutaj w Anglii chyba 5 czy 6 funtów, tak? Jakoś tak, około 5 funtów, już teraz zupełnie nie pamiętam. Także jak macie jakiś gaming room czy coś i chcecie sobie jakoś to przydekorować, to fajna rzecz. Jak widzimy, jest to naprawdę sporych rozmiarów. No pad w szczególności. No to są motywy, co prawda, z PS4 i tak dalej. Także otworzymy sobie jeszcze. Myślałem, że to będzie trochę mniejsze, w sensie pudełko na to wskazywało, ale widać, że to jest naprawdę naprawdę duże. Czyli to jest ten pierwszy arkusz z padem, z napisami. Tutaj jest drugi z logiem PlayStation, tak? Eat Sleep Game, tak? Takie powiedzonko, tu następne logo, takie białe, może mniej widoczne. Tutaj kółko, trójkąt. I też logo, tak? A tutaj X kwadrat i również napisy, pad. I tak to wygląda. Czyli całkiem ok do dekoracji, czy to jakiegoś tam kącika, czy ścian, czy biurka, czy swojego jakiegoś gamingowego takiego corneru, tak? Także całkiem fajna sprawa, jeżeli macie na to miejsce. To jest łatwe później do usunięcia, to nie ma tak, że się coś tam uszkodzi. Także całkiem ok gadżet, naklejki w bardzo dużych rozmiarach. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.